Pani Julia. Pani Julio, jaką miała Pani wadę wzroku przed zabiegiem? Przed zabiegiem to było minus 2,25, aczkolwiek miałam wrażenie, że jest zdecydowanie większa, bo nawet nie widziałam swoich stóp rano. Okay. I jakie miała Pani ograniczenia w życiu codziennym spowodowane przez tą wadę wzroku? Nosiła Pani okulary, soczewki kontaktowe? Były to okulary, były to soczewki. Dyskomfortem było wykonywanie wiele czynności, chociażby to, że pierwsza rzecz po przebudzeniu to jest sięganie okularów. Ono musiało być zawsze w tym samym miejscu, żebym po prostu wiedziała, gdzie to jest, żebym nie musiała wołać, szukać. Ograniczeniem to przede wszystkim w jakimś tam sporcie. Ja też robię zdjęcia koncertowe. I no, na przykład będąc w tłumie czy w fosie, to było dla mnie bardzo niekomfortowe, jak ktoś mnie szturchnął w okulary, a już po którejś godzinie robienia fotografii właśnie klubowej, koncertowej, no, soczewki czułam, że przyklejają mi się do oka, bo to często po prostu to oko, jedno jest zamknięte, drugie jest otwarte i potem miałam wrażenie, że po prostu soczewka robi się jednością z moim okiem. Okay. I co spowodowało u Pani podjęcie decyzji korekcji wzroku? To było marzenie widzenia normalnego, bez korekcji, która jednak bardzo pomagała. No to jest niebo, a ziemia. Jeżeli można było widzieć w szkiełku albo bez szkiełka, ale na co dzień było to dla mnie bardzo męczące, no bo ja też niestety mam drobną twarz, mnie zawsze okulary spadały. Przyznaję się, nosiłam okulary dla dzieci, no bo no niestety tak, takie wymiary. I też co chwilę one tutaj spadały, tu się zsuwały, soczewki po tych 8-9 godzinach pod koniec już były po prostu takie suche, czułam zmęczenie w oczach. Poza tym też pracuję przy komputerze, obrabiając zdjęcia, więc też czułam po prostu takie zmęczenie oczu i przyklejanie się tych soczewek. Ale czy było coś, co Pani naprawdę Panią przekonała, powiedziała dość, teraz podejmuję decyzję wykonania korekcji wzroku? Czy była to decyzja spontaniczna? Raczej już po prostu zmęczenie tą rzeczywistością, że nawet nie mogę drzemki sobie zrobić, muszę tam z tyłu głowy mieć zakodowane, pamiętaj, soczewki trzeba zdjąć, nie wolno iść spać w soczewkach. I chyba po prostu to, że to mnie męczyło, zakładanie tego, zdejmowanie, pamiętanie o tym. Przyszła do nas Pani na zabieg. Jakie były Pani wrażenia samego zabiegu? Samego zabiegu. Pomijamy już konsultacje i tak dalej, chodzi o sam zabieg. Sam zabieg, tak. Dobrze. Przyznam szczerze, że na początku, czy to jest normalne, ludzki odruch, byłam bardzo zdenerwowana, byłam bardzo zestresowana, ale ja nie sądziłam, że dostanę tak fajne właśnie tutaj wsparcie. To, co było dla mnie po prostu przekochane i bardzo, bardzo, bardzo doceniam, to, że podczas zabiegu właśnie pan Jakub trzymał mnie za rękę i to było dla mnie takim dużym wsparciem, że pomimo tego, że miałam świadomość, coś się dzieje przy tym oku, robimy ważną dla mnie rzecz, czynność, która ma zmienić mój komfort życia, no to jednak ten stres był i to, że po prostu ja miałam obok osobę, którą mogłam ściskać za tą dłoń i mieć takie właśnie wsparcie obok, to było bardzo, bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się, że to mi też bardzo dużo dało. Sam zabieg, ja nie spodziewałam się, że będzie taki szybki. Naprawdę. To była chwila, moment, kiedy to się zaczęło, kiedy to się skończyło, ja byłam w szoku. Sama praca lasera trwa tam powiedzmy może kilkanaście sekund i potem druga część zabiegu tak samo, może minutę i praktycznie to jest po zabiegu, dlatego więcej czasu trwa przygotowanie samego zabiegu niż de facto sam zabieg. Jak Pani wstała po zabiegu, czy już zaczęła Pani od razu lepiej widzieć, na pewno troszeczkę tu było zamazane, ale jak szybko zaczęła Pani po samym zabiegu funkcjonować? Po samym zabiegu miałam takie odczucie, jakbym widziała wszystko właśnie przez zamglony obraz. Później pamiętam, że jak przyszłam do poczekalni, spojrzałam na tabliczkę, było napis poczekalnia numer 1. I ja ten napis widziałam. To było dla mnie tak niesamowite, ja miałam łzy w oczach, że mimo to, że jest rozmazane, jest ten efekt mgły, widzę napis na drzwiach, którego wcześniej bym nie widziała bez korekcji. I wzrok już robił się taki ostry już dzień po zabiegu faktycznie. Już mieliśmy kontrolę? Tak,
Tak, wtedy była kontrola i już to ta mgiełka przeszła praktycznie. Może była tam, nie wiem, w kilku procentach, ale w porównaniu do pierwszego właśnie tutaj otworzenia oczu, no to już Jak naprawdę. szybko zaczęła Pani funkcjonować po zabiegu? Następnego dnia, kiedy zaczęła Pani jeździć samochodem? Bardzo próbowałam na spokojnie do wszystkiego podejść. Tydzień to był taki, że postanowiłam wszystko tak na wolnych obrotach robić, będąc w domu, ale już drugi dzień, no to ja widziałam wszystko. Ja widziałam wszystko, także wróciłam do komputera dopiero po tygodniu. Wolałam się przemęczyć, nie patrzeć na te urządzenia. Chociaż już wiedziałam i czułam, że mogę, to wolałam jeszcze się wstrzymać po prostu dla własnego komfortu. Jak zmieniła się codzienność w Pani życiu, jak zmieniła się jakość w ogóle, jakość widzenia, jakość życia przez tą operację? Jest to nie do opisania, jest to bardzo, bardzo duży kontrast. Wspaniałą rzeczą jest to, że człowiek wstaje, otwiera oczy i widzi wyraźnie. Minęły 4 miesiące, a ja do dzisiaj, jak idę na spacer, to się rozglądam po prostu, jakbym widziała rzeczy wokół pierwszy raz. Widzę liście, autentycznie widzę pojedyncze liście na drzewach, które nie były tak wyraźne przy korekcji okularami czy soczewkami. I po prostu, czy jak gdzieś jadę, idę, to ja się po prostu cieszę z tego, że ja widzę tak, jak widzieć powinnam. I to jest do dziś dla mnie coś pięknego i takiego niesamowitego. Niech Pani jeszcze powie, jaki w ogóle typ zabiegu mieliśmy zrobiony. Dobrze, dobrze. To był ten mikrosoczewkowy zabieg laserowy. Robiąc korekcję wzroku laserem, zawsze pytam się pacjentów o skutki uboczne. Do skutków ubocznych przy każdym typie takiego zabiegu może wystąpić światłowstręt i suchość oka. Czy Pani coś takiego odczuwała, przynajmniej na początku, jak to się zmieniło, jak wygląda w tej chwili to po 4 miesiącach? Czy Pani czuje, ma to jakieś skutki uboczne, czy... Odpukać w ogóle nie mam żadnych, nie mam światłowstrętu, nie mam suchego oka, nie czuję potrzeby zakrapiania nawet po pracy przy komputerze. To jest właśnie też duża zaleta tej technologii mikrosoczewkowej, laserowej korekcji wzroku, że mamy mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia suchego oka oraz tak samo mniejsze prawdopodobieństwo światłowstrętu. Tak, dlatego właśnie byłam za tą metodą. Tak, coś mi podpowiadało, że jeżeli miałabym wybierać, to byłam ukierunkowana właśnie na tą. Poleciła nas Pani już komuś, czy poleci Tak, nas Pani? już kilku osobom. Właśnie też dostałam pytania i już nakierowałam, że tak powiem, kilka osób, no bo sprawdzone, widzę, że jest dobrze. Ja tak na serio naprawdę jestem bardzo zadowolona. To jest poprawa komfortu, której nie potrafię tak po prostu opisać, bo jest bardzo, bardzo duża. Dziękuję bardzo za zadzwonienie. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję.